Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Berliet, a to jest pierwszy odcinek o fabularnych grach RPG. Film ten jest wprowadzeniem do świata gier RPG i postaram się w nim omówić głównie podstawy podstaw, bo nie będę się zagłębiać w szczegóły odnośnie grania, takie jak tworzenie postaci, zasady, mistrzowanie, systemy itd. Na to wszystko jeszcze przyjdzie czas. Zacznijmy od tego, czym są fabularne gry RPG i na czym polegają. Dla ułatwienia, dla mnie i dla was, założę, że większość z was grała w gry komputerowe. Więc stwierdzenia typu NPC Quest, Settings, RPG, Storyline i tak dalej, to wszystko jest dla was znane. Fabularne gry takie jak Dungeons & Dragons czy Warhammer Fantasy, choć nie jedyne, są teraz w szczycie popularności. Przeżywają swoją złotą erę. Co jest ciekawe, bo mamy przecież bardzo szybko rozwijającą się technologię komputerową, coraz to lepsze algorytmy, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, nieskończoną ilość pomysłów wśród twórców, lepszych bądź gorszych, a jednak to właśnie teraz fabularne gry RPG są w szczycie popularności. Postaram się wam teraz wytłumaczyć, czym one są i na czym polegają. Cofnijcie się proszę do waszych młodszych lat, powiedzmy 9-13, gdzie wybiegacie koło południa na podwórko. Większość z was odpowie, że cisnęła w gałę albo w inny rodzaj sportu, albo zabawa w chowanego, czy coś w tym stylu. Okej, ale przypomnijcie sobie jeszcze bardziej, czy czasem ktoś z was kiedyś nie znalazł kawałka nadłamanego badyla i nie zaczął nim wymachiwać niczym rycerz okrągłego stołu. To jest właśnie to, co robi się w grach fabularnych RPG, tylko że robi się to z dodatkiem zasad, kości, statystyk, mistrza gry, który stara się nad tym wszystkim nadążyć. Granie w takie gry zazwyczaj odbywa się w drużynie od 3 do 7 plus mistrza gry, który będę teraz nazywał w skrócie MG lub GM, żeby mi było łatwiej. Zależnie od tego, w jakim settingu dzieje się wasza przygoda, możecie być rycerzem, czarodziejem, Jedi, superbohaterem czy Janem Kowalskim zbierającym złom, bo i tak się da. Generalnie rozgrywka w tych grach odbywa się mniej więcej według takiego schematu. GM opisuje scenę i środowisko, gracz reaguje i wchodzi w interakcję, GM opisuje reakcje środowiska. Mogą dojść jeszcze jakieś rzuty, ale w gruncie rzeczy wygląda to właśnie tak. Różnica między tym pierwszym a tym drugim jest taka, że w pierwszym przypadku sytuacja wygląda tak. Mistrz gry mówi: widzisz przed sobą drzwi. Na co gracz odpowiada: chciałbym otworzyć drzwi. Na co mistrz gry opisuje, co jest za drzwiami. A w tym drugim, jeśli miałby wziąć pod uwagę rzut, mistrz gry mu opisuje dosyć dokładniej. Widzisz strażnika pilnującego gry, który przy pasku ma swój klucz. Na co gracz odpowiada: chciałbym podejść do strażnika, niemalże wchodząc mu w twarz i krzyknąć, żeby oddał klucz albo zabiorę jego życie. No i tutaj GM poprosi prawdopodobnie o rzut na zastraszenie. I zależnie od tego, czy się uda, czy nie, będzie kontynuacja tej jakże ciekawej akcji. Skoro tyle mowa o postaciach graczy, to powiedzmy co nieco właśnie o nich. Większość grających to właśnie rycerze, czarodzieje, bohaterowie, czy nawet złoczyńcy, bo tak się da. Jednak nawet najlepiej wymyślona postać nie może być wcielona w świat bez swojej karty postaci. To właśnie tam znajdują się wszystkie statystyki, umiejętności i talenty, czary, ekwipunek oraz opis i historia postaci. Gry RPG to gry kooperacyjne w większości przypadków. Postacie graczy, a przez to gracze, powinni ze sobą współpracować, by osiągnąć jakiś cel, rozwiązać zagadkę czy uratować świat. Są jednak przypadki, gdzie grać można w tryb PvP, czyli gracz przeciwko graczom. Mnie to osobiście niespecjalnie odpowiada, co nie zmienia faktu, że delikatne szturchnięcie innej postaci gracza sztyletem byłoby co najmniej wskazane, jeśli ta postać się ociąga i można ją w ten sposób przyspieszyć. Musicie tylko uważać, żeby nie popaść w otchłań bycia tym dupkiem, który to przez swoją arogancję i tak dalej niszczy grę innym. To jest bardzo nieprzyjemna sytuacja i nikt nie chce się w niej znaleźć. Teraz powiedzmy słów kilka o mistrzu gry, GM-ie, MG. Jest to osoba, której zadaniem jest trzymanie świata, by nie rozleciał się pod natłokiem akcji graczy. Lista zadań jest niemalże nieskończona. Przyjmijmy, że gracie w ustalonym settingu. Może być to Śródziemie Tolkiena, może być to Galaktyka z Gwiezdnych Wojen lub po prostu zapomniane krainy z Dungeons & Dragons. Cokolwiek by to nie było, GM musi pilnować, żeby wydarzenia, które wy kreujecie, nie naruszyły jakoś specjalnie głównego kanonu. Chyba że gracie zupełnie po swojemu, to później. Nie powinno dojść do sytuacji, na przykład w tym, co opisuję, gdzie w bitwach na polach Pelennoru wjeżdża kawaleria nie z Rohanu, ale generała Pattona na Shermanach, a zamiast wielkich orłów pod bitwą nad przy Czarnej Bramie nie przylatują wielkie orły, tylko Messerschmitty. Do tego trzeba dodać, że mistrz gry musi pilnować systemu i zasad w nim panujących, na którym gra się opiera. Mamy dwa trudne słowa na dzień dobry, czyli setting i system. To pierwsze to świat, to drugie to zasady,
I tyle na razie. W przyszłości może będę się rozwijał więcej na ten temat. Wracając, GM musi pilnować, żeby gra się nie posypała. Pomagają mu w tym zasady z podręczników, których jest od groma. Zależnie od systemu, taki Wiedźmin w tej chwili ma tylko 2 podręczniki, ale Dungeons & Dragons będzie miało chyba z 20. Nie musicie oczywiście korzystać ze wszystkich podręczników, no ale jak wiecie, granie bez tych podręczników to jak granie bez DLC w grach, więc niby się da, ale czegoś brak. Co więcej, mistrz gry może wprowadzić coś, co nazywa się homebrew, czyli zasada domowa. Jest to coś, co można wymyślić na swoje potrzeby, aby pasowało do przygody, co nie występuje oczywiście w oficjalnym zbiorze zasad, lub nawet często występuje przeciwko nim. Z tym jednak trzeba uważać, bo można się zakopać. Teraz jeszcze dodajmy, że GM musi wymyślić całą otoczkę pod przygodę czy kampanię. Postacie niezależne, dialogi, questy, nagrody, pułapki, sporo tego jest. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę zaznaczyć. GM nie jest przeciwnikiem graczy. Jest jedynie narratorem, który prowadzi ich przez ten świat. Chciałem to zaznaczyć, ponieważ sam często popadałem w pułapkę, gdy zaczynałem jako GM. Jest jeszcze kwestia tego, co ja robię osobiście, czyli tworzenia własnego świata. Witam w Zandrail, gdzie na te przeciążone plecy mistrza gry dochodzi jeszcze ciężar świata. Nie polecam i polecam zarazem, ponieważ przez własny świat możecie mieć pewną wolność, której nie macie, kiedy gracie na tworzonym już świecie. To wszystko, co wspomniałem wyżej, skutkuje uczuciem dużo większej satysfakcji z gry, niż ma to miejsce w przypadku gier komputerowych. Nie ma tutaj żadnych oskryptowanych wydarzeń. Gracze mogą współpracować z frakcją przez 10 sesji, tylko po to, by później próbować zniszczyć ją od środka albo wypowiedzieć jej otwarty konflikt. Takie rzeczy nie mają miejsca w grach komputerowych, a przynajmniej nie na taką skalę. Dobry mistrz gry pozwala na wiele graczom i nie popada w zapędy railroadu. No kolejny termin, którego większość z was może nie znać, więc w skrócie jest to prowadzenie graczy po czynach i wygaszanie jakiejkolwiek kreatywności i wolności wyboru z ich akcji. Jeśli chodzi o to, jak się powinno grać, to zależy to od grupy. Ja osobiście lubię grać w takie przegadane gry, gdzie walka jest ostatecznością, a nie normą, ale można grać też w typowe bitewniaki, gdzie to walka gra pierwsze skrzypce. Wrócę na chwilę do świata i graczy, bo można tutaj wtrącić jedną rzecz, która jest niesamowicie interesująca. Otóż ja, tworząc Zandrail, pozwalam graczom na trochę swobody w opowiadaniu swoich historii, mimo iż świat ten jest jeszcze de facto nieskończony. Dzięki temu gracz, który wymyśli, że coś fajnego może dorzucić do świata, swoją cegiełkę, rzuca mi taką propozycję jako postać, a ja mogę wprowadzić to jako kanon, albo sprawić, że postać po prostu zmyśla, co nie jest do końca złe, przecież każdy z nas lubi czasami koloryzować. Cholera, oglądacie właśnie filmik o graniu w zmyślanie, więc chyba nie muszę mówić nic więcej. Trochę technikaliów teraz. Słyszeliście pewnie wielokrotnie słowo sesja i kampania. To pierwsze jest łatwe, to po prostu sesja, w której się gra. Określony czas, około 4 godziny, gdzie zbieramy się i po prostu gramy w grę. Nic prostszego. Kampania natomiast to zbiór sesji. Może być to kilka sesji, mogą być miesiące, a nawet lata gry. Kampania pozwala na głęboką eksplorację tego świata, swoich postaci, odkrywanie tajemnic w grze. Jest jeszcze coś takiego jak one-shot, jednostrzał. To krótka i niezobowiązująca sesja, w której gracz bardzo często otrzymuje gotowe od mistrza gry postacie i mają jedno proste zadanie do zrealizowania, po czym sesja się kończy i większość o niej zapomina. Na koniec dodam, że w grach RPG nie musicie ograniczać się do fantazy. Są setki, jeśli nie tysiące systemów, w których można grać. Od horrorowych Cthulhu czy Vampira przez sci-fi, czyli Star Wars, do superbohaterów, czyli Marvel albo DC. Są też uniwersalne systemy. Jednym z nich jest Savage Worlds, który możecie dostosować do potrzeb tego, w jakim świecie chcecie grać. Koniec końców, reasumując to wszystko, co powiedziałem, popularne gry RPG sprowadzają się do tego, że jest grupa ludzi, która siada przy stole, prawdziwym lub wirtualnym, są takie strony jak Roll20 czy Foundry, które w tym pomagają i przeprowadzają swoje postacie przez przygodę wymyśloną przez mistrza gry. Mógłbym się jeszcze rozgadać na temat tych technikaliów, ale myślę, że ten film ma was tylko wprowadzić w to jakże ciekawe hobby. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało możemy podyskutować w komentarzu. Teraz jednak czas na krótki segment Q&A z mojej zakładki społeczności, gdzie pod ostatnim postem poprosiłem was, żebyście zadali trochę pytań na temat fabularnych gier RPG. Jak długo się gra? Jest jakaś konkretna fabuła, po której następuje koniec? Czy można grać w nieskończoność? Wydaje mi się, że można grać w nieskończoność, ale trzeba też pomyśleć o postaciach. One też muszą kiedyś odpocząć, przejść na tak zwaną emeryturę, czyli stać się NPC, postacią niezależną. Zazwyczaj jest to po osiągnięciu jakiejś celu w kampanii, osiągnięciu statusu bohatera czy boga. Co do fabuły, to głównie zależy od mistrza gry i gracza. Musicie uzgodnić, kiedy jest tak zwany koniec, kiedy należy słonić kurtynę, dać napisy końcowe i powiedzieć koniec. Co jest potrzebne, żeby móc grać? Czy trzeba najpierw w coś
inwestować. Najpierw musisz wiedzieć, w co chcesz grać, żeby móc później inwestować w odpowiednie podręczniki. Format jest obojętny, elektroniczny czy fizyczny, to zależy od ciebie. Ja posiadam te i te. Jeśli chcesz grać przy fizycznym stole, no to potrzebujesz mieć stół. Jakby tutaj kości też są potrzebne, no bo musicie wykonywać rzuty, żeby zdawać testy. I w sumie tyle. Wyobraźnia wystarczy. Jakby kartka, czysta kartka papieru A4, na której rozrysujesz sobie parę pol bitew, wydaje mi się, że jest wystarczająca. Tu wszystko siedzi. Przy grze online, moim zdaniem, można się pokusić o więcej. Są odpowiednie programy do tworzenia map, miasta, świata. Są wirtualne stoły, właśnie o których wspomniałem wcześniej, takie jak Roll20, przy których można korzystać z żetonów, tokenów, które reprezentują postać i jej ruchy na mapie. Większość z tych rzeczy kosztuje, ale jest to jednorazowa płatność. Większość. No i trzeba też poświęcić czas i mieć wyobraźnię, żeby móc z nich korzystać, bo kupić sobie program do malowania map, a narysować mapy to są dwie różne rzeczy i potrzebujesz jakiejś inspiracji, żeby móc. Często gracze i ich ostatnie słowa są inspiracjami do moich map, więc jakby to, co oni mówią na sesji, ja często wykorzystuję przeciwko nim, bo ja sam mam takie powiedzenie: wszystko, co powiesz, może i będzie wykorzystane przeciwko tobie, więc ja korzystam z czegoś takiego. No i nie zapominajmy jednak, że najważniejszą rzeczą, jaką musisz zainwestować, są gracze. Jakby bez tego nie ruszysz. Chociaż niekoniecznie, bo odpowiadając na kolejne pytanie, czy istnieją sposoby, by grać samemu? Teoretycznie tak, chociaż nigdy nie próbowałem. Słyszałem, że są systemy, w których można grać solo. Nie jestem w stanie jednak się teraz rozgadać, bo nie zagłębiałem się w to nigdy, ale wiem, że na pewno takie są. Wystarczy poszukać. Czym się kierować, tworząc postać? Czy nowicjusz powinien czegoś unikać? Przede wszystkim, jak tworzysz postać, to myśl o roleplayu. Nie rób tak zwanego metagamingu, czyli nie graj pod staty. Niech historia sama się napisze, niech będzie twoim głównym motywem i niech świat decyduje o tym, czym będzie twoja postać. Jeśli chodzi o nadanie charakteru, to staraj się nie być dupkiem, o czym mówiłem już wcześniej. Nie bądź też zbyt cichy, bo nikt niemowy w drużynie nie potrzebuje. Jest różnica między graniem postaci tajemniczej, a postaci niemowy. I chyba tyle, nie? Zgraj się z drużyną, zgraj się z graczami i postaraj się wypatrzeć słabości i wpasować tam swoje mocne cechy. Co gdy nasza postać ginie? Jaki jest sens wtedy uczestniczenia w sesjach? Nie do końca rozumiem to pytanie, więc odpowiem jakby w dwójnasób. Jeśli podczas sesji postać zginie, no ta sesja ma trwać jeszcze jakieś 2 godziny, to wiadomo, że odejście od stołu nie ma sensu. Nadal będziesz poznawać świat, będziesz poznawać historię, tylko musisz uważać, żeby potem nowo powstała postać, jeśli zdecydujesz się dołączyć z powrotem do drużyny i będzie taka możliwość, nie znała historii, którą gracze już osiągnęli na wejściu. Jakby musi się ta postać wszystkiego dowiedzieć od nowa. Co do drugiej wersji pytania, to czy warto nową postać i się nie zniechęcać? Oczywiście, że warto. Chyba że jest to system taki jak Alien, gdzie gracze mają ginąć, no to wtedy już tylko wystarczy się rozsiąść i patrzeć, jak ten spektakl umierania przebiega do końca. Ogólnie to powiedziałbym, że to zależy od sytuacji. Ja staram się trzymać tak zwany rdzeń drużyny. To jest coś, co musi być, żeby ją prowadziło. Jeśli rdzeń padnie, no to koniec kampanii, koniec gry. Chciałbym zacząć, ale boję się stopnia skomplikowania mechanik. Jakie są najważniejsze mechaniki? Jak działają statystyki i rzuty? Oho, panie, tutaj ci na to nie odpowiem, bo to zależy od systemów. Nie jest to jakby skomplikowane. Często robię sesje dla nowych graczy, gdzie wprowadzam ich do fabularnych gier i po sesjach mówią, że chcą jeszcze i że nie jest to tak trudne, jak im się początkowo wydawało. Tak naprawdę, jeśli mam być szczery, to nie ty powinieneś się martwić o to, żeby na początku, jak jesteś nowicjuszem, rozumieć zasad, tylko jest to po stronie mistrza gry, żeby wprowadzić w ciebie system, wprowadzić w ciebie w świat i sprawić, żebyś się przy tym dobrze bawił. Czy jest sens robić roleplay postaci o silnym charakterze? Czy całość gry powinna skupiać się na drużynie? Mocna jednostka to mocna drużyna, zawsze to powtarzam, ale nie możesz przyćmić drużyny. Najlepszym sposobem jest stopniowo badać grunt na to, na ile możesz sobie pozwolić. Jeśli będziesz zbyt inwazyjnie do tego podchodzić, to drużyna odbierze to, jakbyś chciał lub chciała sterować tą całą przygodą. A jest to recepta na tragedię i bardzo szybki rozpad drużyny. Wszystko wychodzi w praniu. Potrzeba czasu, żeby zgrać się z graczami, a później z ich postaciami. Czy jest jakaś baza cech, które można nadać swojej postaci? I czy można szaleć bez granic, przez co w świat średniowieczny można wprowadzić postacie na przykład z Red Dead Redemption? Jeśli będziecie grać w systemie, który na to pozwala, no to szalej bez granic. To zależy po prostu od systemu, znowu. Jeśli będziesz chcieć i system na to pozwala, możesz być rewolwerowcem w średniowieczu, no chyba że mistrz gry wymyśli swój system, to jest jeszcze coś innego. W większości przypadków jednak są zasady, które są ustalone i ograniczają swobody tworzenia postaci, żeby utrzymać tą tak zwaną magiczną zasłonę immersji. Najprościej mówiąc, zależy od systemu. Jako GM, jak tworzyć przygody, kampanie, które nie będą przypominały, nie będą kalką innych rzeczy.
Nie da się. Nie posiadam takiej bazy kreatywności jak najlepsi mistrzowie gry, którzy występują teraz w internecie. Bardzo często, świadomie lub nie, wzorujemy się na czymś, co już znam. Więc normalnym jest, że wydarzenia w przygodach mogą przypominać te z innych mediów czy innych kampanii. Ale czy to źle? Nie powiedziałbym. Jeśli jest to zrobione na zasadzie puszczenia oczka, to w porządku. Wszystko ma swoje miejsce. Każdy z nas jednak ma te limity kreatywności, o których wspominałem. Tego nie przeskoczymy. Co więcej, często ja jestem inspirowany czymś, jakimś filmem, utworem muzycznym, wydarzeniem, które naumyślnie potem próbuję wprowadzić do swojego świata, ale odpowiednio zmienione i pasujące do mojej wersji świata. Czyli reasumując, jak tworzyć? Nie mam pojęcia. To tyle, jeśli chodzi o segment Q&A. Mam nadzieję, że czegoś dowiedzieliście się, a jeśli nie, no to chociaż, że miło spędziliście czas. Ja postaram się w przyszłości wprowadzić więcej takich filmów na kanał i więcej szczegółów w nich zawrzeć. Będą to filmy stricte tematyczne, na przykład filmik o tworzeniu postaci w D&D albo w Warhammerze, filmik o podstawowych zasadach w poszczególnych systemach, o kościach, które najczęściej do czegoś należą. Jeśli macie natomiast jakiś pomysł na filmik, który mógłbym stworzyć w przyszłości, no to jak najbardziej piszcie w komentarzu. Tymczasem dzięki za uwagę, mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że się podobało i do zobaczenia w następnych materiałach, a także na naszych sesjach Przygód w Zandrajel co poniedziałek o 18:00. To na razie i cześć.